No, jestem pewna, że to ta osoba, która umarła, mówi. Nie, nie jestem pewna. I mam wrażenie, że to już na pewno Harry śpiewa. A może ta osoba, nie wiem. Nie, nie, jestem pewna. Kurczę, musicie mi pomóc. Cześć, witam Was na kanale L Language Studio, na którym uczymy się angielskiego poprzez analizowanie piosenek i tego, co jest w nich zawarte, czyli gramatyki, słów, idiomów, frazali, a także trochę interpretujemy. Dzisiaj pierwsza piosenka z repertuaru Harry'ego Stylesa i to będzie jego największy hit, pierwszy chyba solowy singiel z tego co pamiętam, Sign of the Times. I co ja wiem o tej piosence? Wiem, że ja ją uwielbiałam. Jak One Direction się rozłączyło, oczywiście wszystkich tam jego członków chciałam zobaczyć, jaką muzykę tworzą, chciałam posłuchać. No i najbardziej mi się spodobała muzyka Harry'ego, aczkolwiek później te takie mocniejsze rockowe rytmy już nie do mnie nie przemawiały, ale znam jego pierwszą płytę, drugiej, teraz bodajże wyszła druga, albo nie trzecia, Jezu, już nie wiem, chyba druga. No to ja tak, no muzycznie nie moje klimaty, ale ta pierwsza fajna i lubiłam ją, słuchałam ją in the Sign of the Times, to ja po prostu on the loop, czyli tak zapętliłam sobie i bardzo, bardzo dużo słuchałam. Ciężki tekst. Tyle mogę Wam powiedzieć, dużo do interpretacji. Troszkę się będziemy interpretować, ale nie chcę tak głęboko wchodzić, bo nie znam tej historii. Więc musimy się zabrać do pracy, ale zanim to zrobimy, chciałabym Was zaprosić do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Także jeśli lubicie moje analizy, jeśli to, co robię, Wam się podoba, to dajcie lajka, skomentujcie, będzie mi niezmiernie przyjemnie. A także zapraszam Was do mojego Instagrama, na którym dodaję sneak peeki ze swojego życia prywatnego, pytam Was o jakie piosenek chciałabym nagrać, a także czasem zdradzam Wam, jakie analizy będą następne na kanale. Więc to wszystko powiedziawszy, zajmijmy się Harrym Stylesem. Of the Times. Pamiętajcie, że to jest tricky. To słowo jest bardzo tricky, bo sign to znaczy znak i to nie jest to samo co sing. Tutaj mamy I, głoskę z dyftong, sign, znak, ale to też można znaczy podpisać. A sing mamy ing. I tutaj tylko te dwie literki są przewrócone, więc keep that in mind. Sign of the times znaczy po prostu znak czasów. Możemy to interpretować jakkolwiek chcemy. Myślę, że ten tytuł sobie postaramy się zinterpretować w trakcie piosenki, no bo to jednak przewija się przez tą piosenkę non-stop. Just stop your crying, it's a sign of the times. Tutaj jest tryb rozkazujący. Cry to płacz, czyli przestań płakać, możesz stop your crying, to jest zakończ swój płacz dokładniej. It's a sign of the times, to znak czasów. Welcome to the final show, hope you're wearing your best clothes. Welcome to, pamiętajcie, że będzie welcome to something i to jest ważne. Welcome to, witaj. Wy i to będzie tu. Witaj albo na w tym wypadku, bo my tu zmieniamy po polsku. Witaj gdzieś, witaj na, witaj wy. Witaj na ostatecznym, the final to jest taki ostateczny, ostatni. Ostateczne przedstawienie, show, no my też mówimy show, ostatecznym show możemy też powiedzieć, ale przetłumaczmy to na przedstawienie. Witaj. Na witaj albo witajcie. W sumie nie wiem, do kogo się Harry, czy to konkretnie do jednej osoby się on zwraca, czy do wielu nas, słuchaczy. Więc będę mówiła witaj, ale to równie dobrze może być witajcie. Witaj na ostatecznym przedstawieniu. Hope you're wearing your best clothes. Hope? Myślę, że tutaj jest I hope. Znaczy nie myślę, ja to wiem. Po prostu bardzo często te osoby się odrzuca. Jeśli one są oczywiste z kontekstu, no to często się ich po prostu nie mówi.
Myślę, że tu właśnie podmiot liryczny mówi: mam nadzieję, że you're wearing, czyli w tym momencie present continuous now, czyli podmiot liryczny ustawia nas, słuchaczy, w pozycji, w której jesteśmy teraz na tym final show. Powiedział: witajcie na ostatecznym przedstawieniu. Mam nadzieję, że masz na sobie. Wear to masz mieć na sobie albo nosić. Best clothes to najlepsze ubrania. I chwilka dla interpretacji. Welcome to the final show. To jest taka linijka też, jak kiedyś na przykład w cyrkach mówiono: witajcie na przedstawieniu, czy coś tam. Welcome to. I to mi się tak właśnie kojarzy z takim cyrkiem, że Harry pokazuje: o, teraz jesteśmy. Zaczyna tą piosenkę mówiąc: witajcie na ostatecznym przedstawieniu. Mam nadzieję, że się ubraliście wytwornie, w najlepsze ciuchy, tak? Bo na przedstawienie, szczególnie na przykład w operze albo teatrze, się wchodzi w najlepszych ciuchach, więc Harry, przedstawienia w operze, w teatrze, one są ważne, więc tutaj Harry tak nam daje znać, że ej, to jest ważne przedstawienie, final show, the final show is only one. You can't bribe the door on your way to the sky. Tu już nam bardzo dużo mówi ta linijka. Mamy tutaj bribe, co znaczy przekupić. On your way, czyli na twojej drodze, albo podczas drogi. Sky to niebo, ale musimy to zestawić w tym momencie z heaven. I zaraz wam to będę mówić. Najpierw, co ta linijka znaczy? Nie możesz przekupić drzwi na drodze do nieba. I teraz tak, tu mi od razu daje taki vibe. Ja wiedziałam, że to jest o śmierci piosenka. Jakiej śmierci? Ktoś w komentarzu wcześniej, za który bardzo dziękuję za ten komentarz. Nie pamiętam, do jakiej piosenki to było. Ale to był długi komentarz. A telefonem nagrywam, więc nie sprawdzę, ale... Ktoś mi napisał właśnie, że mam zrobić tą piosenkę, ponieważ to jest piosenka o śmierci jego przyjaciela, bodajże samobójczej śmierci. Jednakże nie pamiętam, nie sprawdzałam tego, bo... Chciałabym te analizy nie musić jakby czytać, o czym ona jest, czytać interpretacji, bo ja chcę wyciągnąć z tego tyle, ile ja wyciągam z tekstu, jakby świeżego tekstu, samego tekstu, a nie koniecznie właśnie jak sobie coś przeczytam. Czasem, żeby coś zrozumieć, jeśli kompletnie czegoś nie rozumiem, to doczytuję różne rzeczy, ale no i tyle już słów, no to ja wiem, bo po prostu znam tą artystkę, to jest jedyna, która faktycznie ja tak się skupiam na niej, sprawdzam, co tam się dzieje i od lat. Ale innych artystów raczej tak nie śledzę w internecie, więc nie wiem. Ale tu właśnie ktoś mi napisał i to było bardzo ciekawe i wreszcie jakby ta piosenka mi się włożyła w całość, bo ja ją znam od lat, ja ją rozumiem od lat. To nie jest dla mnie nowość, o czym jest ta piosenka i wiedziałam, że w pewnym sensie ona jest o śmierci, ale nie wiedziałam, że to jest tak poważny temat, bo nie wiedziałam, czy to jest wyimaginowana śmierć, czy to jest śmierć jakiejś postaci. Nie, to jest o śmierci jego przyjaciela, bodajże samobójczej, z tego nie jestem pewna, bo nie pamiętam. I teraz Harry tu mówi final show, czyli może właśnie ta droga do nieba to jest jego ostatnie przedstawienie. Mam nadzieję, że się ubrałeś liście dobrze, bo to jest ważna rzecz. Może final show też symbolizować pogrzeb. I mam nadzieję, że się ubraliście dobrze. Może to osoba, która umarła, mówi. Faktycznie, zobaczcie. Osoba, która umarła, mówi jakby zza światów. Przestańcie płakać. To jest po prostu znak czasów. Czas przemija, ludzie umierają, tak się dzieje. Ale mam ciarki, że nawet jak sobie teraz o tym pomyślałam. I ona mówi: witajcie na ostatnim przedstawieniu, na pogrzebie. I to jest moja interpretacja, ale to mi się układa teraz w całość. Mam nadzieję, że ubraliście się wytwornie, w najlepsze ciuchy. Nie da się, i teraz mówi nam, bo wie, co jest tam po drugiej stronie, nie da się przekupić drzwi, czyli nie da się oszukać nikogo, drzwi do nieba trochę. Tylko, że to jest ciekawe właśnie, to sky i heaven, ponieważ sky to jest takie niebo, niebo jest niebieskie, niebo jest nad nami, jakby sky to, co widzimy, a heaven ma takie konotacje, to też znaczy niebo, ale ono ma konotacje takie bardziej religijne, takie duchowe, że idziesz do nieba, you go to heaven, a nie sky. Więc to jest bardzo ciekawe użycie słówko sky tutaj. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Wyglądasz pretty good, look pretty good, to jest całkiem nieźle. Wyglądać w tym wypadku look. Down here, tu na dole. Ale tak naprawdę ain't to jest nie. I ono może zastępować wszystkie praktycznie czasy, wszystkie operatory. Czyli wszystkich operatorów. Czyli isn't, aren't, won't, wouldn't, hadn't, haven't. Może to zastępować. Tutaj myślę, że tutaj are not tu zastępuje aren't. Czyli, ale ty naprawdę nie jesteś dobry. I to good jest takie zestawione, że ładnie wyglądasz tutaj na dole, ale tak naprawdę nie jesteś dobry. Co znaczy, to może nam się kojarzyć, znaczy może nam się łączyć, że nie da się przekupić drzwi na drodze do nieba. To znaczy, że pomimo tego, że ładnie wyglądasz, nie da się trochę może oszukać też, no to tak naprawdę nie jesteś dobry i wszyscy to wiedzą. Albo ten, co sprawdza, to jest takie dosyć religijne, takie duchowe. Ten, co sprawdza na niebie, co wpuszcza do nieba, klucznik, ten, co stoi przy drzwiach, nie da się oszukać i on wie, że ty nie jesteś dobry. I teraz pytanie. Może to być, mówić, że ta osoba, która zmarła, mówi to do nas, do osoby, która stoi na tym, bo ja, dla mnie to już jest po prostu pogrzeb, tak? To jest moja interpretacja. I mówi, no całkiem nieźle wyglądasz. To, tu na dole, ja jeszcze jestem z tobą tu na dole, bo na dole, czyli ziemia, świat żywych, na górze świat nieżywych, niebo. Ale tak naprawdę nie jesteś dobry. Albo zmieniamy tutaj tego podmiot liryczny, który mówi i osoba, która jest na tym pogrzebie mówi, patrzy na trumnę, może otwarta trumna to była. Całkiem nieźle wyglądasz tu na dole, ale tak naprawdę nie jesteś dobry, no bo nie wiem, bo może zna go, wie, że jest niedobry. Bardzo dużo do tłumaczenia. Naprawdę niesamowicie dużo. If we never learn, we've been here before, why are you always stuck and running from the bullets? If we never learn, myślę, że to nie jest taki do końca conditional z tym if. Ja wiem, że mówimy, jak zawsze jest if, to ja Wam mówię, co my tu mamy? Conditional. Ale to mi się nie wydaje, że to jest conditional. Po pierwsze, to mi nie pasuje trochę. Learn to jest dowiedzieć się, nauczyć się. Tu oczywiście powinno być have. We have been, we've been here before. To jest piosenka, więc pozwalamy sobie na takie niegramatyczne składnie. W języku potocznym też można sobie pozwolić. Znaczy, nie native'om nie polecam, jeśli tego nie czują, bo to będzie dziwnie brzmiało. Lepiej się trzymać składni takiej poprawnej. Aczkolwiek jak już jesteście tak zaawansowani, że naprawdę czujecie ten język, no to go with it. Tylko tutaj sobie to tak napowiemy. Jeśli się nigdy nie nauczymy, że byliśmy tu kiedyś i tutaj jest present perfect użyty, co znaczy, że before oznacza nam całość naszego życia. Now i teraz jesteśmy tu i się nie nauczymy, że jakby od początku naszego życia już tu byliśmy. Dlatego tu jest użyty czas present, bo nasze życie dalej trwa i my możemy tam już być. Jakby w ciągu naszego życia my już tu byliśmy. Wtedy się używa present perfecta po prostu. Jeśli nigdy się nie nauczymy, że już tu byliśmy. Why are we always stuck and running from the bullets? Stuck to jest utkwić. Utkwić w jednym miejscu i run from to jest uciekać. A bullets są kule do pistoletu. Dlaczego my zawsze jesteśmy utkwieni, zawsze tkwimy i uciekamy przed kulami? Co to może znaczyć? Tu myślę, że to learn może nawet znaczyć zrozumieć. Jeśli nigdy nie zrozumiemy, że już tu byliśmy, dlaczego zawsze tkwimy i uciekamy przed kulami? Może tu chodzi o uciekać przed śmiercią, że się jej boimy, ale tak naprawdę to tutaj jest trochę z reinkarnacji, że już tu byliśmy i wrócimy, bo to jest jakby sign of the times. Czas jest w kółko się dzieje cały czas. Jedna osoba umiera, druga się rodzi i to jest po prostu takie koło. Jeśli się nie nau... We never learn.
Jeśli się nigdy nie nauczymy, że już tu byliśmy, dlaczego zawsze tkwimy i uciekamy przed kulami? And running, we always stuck and running from the bullets. Nie wiem, ciężko, no wytłumaczyłam wam, co to znaczy, ale... Że się czegoś boimy, run from stuck, to też jest takie... Nie jesteśmy w stanie się zmienić, nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś innego, bo zawsze to samo robimy. Why are we always? I to jest też pytanie retoryczne, myślę. I tu jest powtórzenie. I znowu śpiewa Just stop your crying, it's a sign of the time. We gotta get away from here. Czyli to znaczy gotta, to znaczy have to. Musimy i get away znaczy uciec. Musimy stąd uciec. To może faktycznie właśnie, że dlaczego jesteśmy tu, tkwimy tu i uciekamy przed kulami. I Harry śpiewa, przestań płakać, to znak czasów, musimy uciekać stąd. We gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Nie wiem, kto to śpiewa, czy to ta właśnie osoba z góry. Przestań płakać, będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Powiedzieli mi, kto? Nieważne, ja po prostu, zostało mi przekazane. Albo powiedziano mi. Tak bym to zwróciła, tak bym to przetłumaczyła, no bo to nieważne, kto, they to nie ma znaczenia w tym wypadku. That the end is near, że koniec jest blisko. Powiedzieli mi, że koniec jest blisko. Koniec, no mi się to bez... Po prostu jednoznacznie kojarzy z końcem życia, koniec czegoś. No i znowu, musimy uciekać. Just stop your crying, have the time of your life. Have the time of your life to znowu tryb rozkazujący, miej. I to jest taki czas swojego życia. Ale ja nie trzeba tego tak tłumaczyć, bo ja to rozumiem jak baw się dobrze, ale baw się najlepiej jak potrafisz. Coś takiego to jest to have the time of your life. Breaking through the atmosphere. Breaking through the atmosphere and things are pretty good from here. Może tutaj jest do... No może, teraz nie jestem pewna. Ale nie. Może to jest tak. Miej czas swojego życia, breakthrough to jest tak przedzierać się, tak rozrywać, wychodzić przez. Przedzierać się przez atmosferę w tym wypadku. Przez atmosferę rzeczy, czyli tak wszystko, bo rzeczy to jest takie ogólnie wszystko. Are pretty good from here. Są całkiem niezłe stąd, z tej mojej perspektywy. Czyli ta osoba mówi. No, jestem pewna, że to ta osoba, która umarła, mówi. Przestań płakać, baw się jak najlepiej potrafisz. Nie jestem pewna. Bo później by było, baw się jak najlepiej potrafisz, przedzierając się przez atmosferę. Albo I am, no może to być dopisane, I'm breaking through the atmosphere. Albo ta osoba z dołu, która została opuszczona. Osoba, która na nią czeka, na tą osobę, no nie czeka, ale no Harry do tego swojego przyjaciela mówi, przestań płakać, ale on nie płacze, nie? Że mniej czas, baw się jak najlepiej potrafisz, przedzierając się przed atmosferę. Nie, jestem pewna, kurczę, musicie mi pomóc. Jestem prawie pewna, że tu chodzi o to, że ta osoba mówi, przestań płakać, baw się jak najlepiej potrafisz, a ja przedzieram się przed atmosferę. O, życie stąd wygląda naprawdę fajnie. Takie życie, things, ale ja to tak bardziej odbieram. Pamiętaj, to znowu jest tryb rozkazujący, pamiętaj. Remember, everything will be alright, że wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze, beze mnie, tak? Ja się przedarłem przez atmosferę, ja umarłem, ale wszystko beze mnie będzie dobrze. We can meet again somewhere. No, no, bang. We can meet, czyli możemy się spotkać again somewhere kiedyś znowu. Somewhere to gdzieś, nie kiedyś. Gdzieś znowu. Możemy się spotkać gdzieś znowu. Znowu. Somewhere, gdzieś. Far away from here. Daleko stąd. Stąd daleko, czyli z ziemi może. Czyli gdzieś w niebie, gdzieś w drugim życiu. Maybe. I tutaj, aha, i tutaj jest cały czas powtarzanie tekstu tego samego refrenu. I później jeszcze Harry śpiewa
We never learn we've been here before, why we are always stuck and running from the bullets. We don't talk enough. We should open up before it's all too much. Will we ever learn? We've been here before. It's just what we know. We don't talk too much enough. Nie rozmawiamy wystarczająco. We should open up. Powinniśmy się otworzyć. Zanim to wszystko to jest za dużo. Czy kiedykolwiek się dowiemy, albo czy kiedykolwiek się nauczymy, albo zapamiętamy. We've been here before, to jest już poprawnie, że byliśmy tu już kiedyś. To jest to wszystko. It's just, to jest tylko to, co znamy. I mam wrażenie, że to już na pewno Harry śpiewa. A może ta osoba, nie wiem. Że mówi, nie rozmawiamy wystarczająco, powinniśmy się otworzyć, zanim to wszystko to będzie za dużo. To znaczy, że może on mówi, za życia nie rozmawiamy zbytnio z sobą, albo nie rozmawiamy o takich ciężkich sprawach jak śmierć. Powinniśmy się otworzyć, zanim to wszystko będzie za dużo, czyli zanim nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić i nie będziemy w stanie handle it on our own. Czyli tak, poradzić sobie samemu. Powinniśmy o tym porozmawiać, o takich rzeczach. I czy kiedykolwiek się nauczymy, że już tu byliśmy, to jest wszystko, co znamy. Czyli nasze życie to jest tylko to, co znamy, ale coś może, że kiedyś tam będzie dalej, że jest tam dalej, że po śmierci coś jest, ale my tego nie znamy i cały czas o tym zapominamy? Może. Interpretacja. Wow, ta piosenka jest jakby, to jest wszystko. On tam dalej później jeszcze powtarza sobie parę zwrotek, znaczy nie zwrotek, parę refrenów, ale kurczę. Wow, to jest bardzo krótka piosenka. Znaczy długa, bo on tam dużo powtarza, mało jest tekstu, treści, samego tekstu, ale bardzo pozostawia ta piosenka taki niedosyt interpretacyjny. Ona nam nie mówi za dużo. Bardzo dużo pozostawia takiego niejasnego. I teraz troszkę porównam z piosenkami Taylor Swift, w których jest dużo interpretacji, ale dużo słów Taylor nam podrzuca, które pomagają nam zrozumieć piosenkę. Tutaj jest dużo powtórzeń, dużo, mało treści, dlatego ciężko nam już mi przynajmniej ciężko jest zinterpretować to, nie znając backgroundu, o co tutaj dokładnie chodzi. Bo to są po prostu, to jest taki poemat i każdy chyba go będzie rozumiał trochę na swój sposób, bo z tego samego tego tekstu mało da się wyczytać, dużo trzeba się domyślać, aczkolwiek uważam, że to jest świetna piosenka. To ma coś w sobie to, że po prostu zostawia nas bez odpowiedzi niektórych, bo czy piosenki muszą dosłownie mówić o czym są, czy nie mogą być troszkę takim sekretem autora? Mi się wydaje, że mogą, więc ja nie mam nic przeciwko temu, że ta piosenka nas pozostawiła z taką niewiedzą. Ale równie bardzo chciałabym wiedzieć, co Wy macie na jej temat do powiedzenia i bardzo z chęcią, z wielką chęcią bym przeczytała komentarze na ten temat. Jeśli macie do powiedzenia jakiś background, co może dana linijka znaczyć dokładnie, bo jest o czym mówić. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli chcecie więcej Harry'ego Pottera, chciałam powiedzieć, i Jesus. No, wydało się, że jestem fanką. Jeśli chcecie więcej piosenek Harry'ego Stylesa, no to oczywiście napiszcie mi w komentarzach, jaką piosenkę mam zrobić. W ogóle Kiwi by było spoko do zrobienia, bo ja kiedyś czytałam interpretację tego i to było takie on point, że mogłabym Wam powiedzieć, ale nie wiem, czy lubicie Kiwi, więc jeśli macie jakieś szczególne prośby co do piosenek o Harry'ego Stylesa albo innych artystów, piszcie w komentarzach. Jeśli spodobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo, bardzo miło i to naprawdę pomaga w tworzeniu kolejnych filmów. I jeśli jesteście ciekawi troszkę z mojego życia prywatnego, troszkę z innych treści, a także tego, co jest, co będzie na kanale w przyszłości, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Mam także TikToka, wszystkie linki będą w opisie i na TikToku oprócz wycinków z tych analiz dodaję także krótkie filmiki z takich minimal pes, czyli jak się wymawia jedno słowo, jak się wymawia dwa podobne słowa, które tak naprawdę nie są podobne, nie brzmią podobnie. To takie sobie tam filmiki robię, wrzucam czasem.
I zapraszam Was jeszcze na mojego Spotify, na którym publikuję od dłuższego czasu podcasty od czasu do czasu na tematy okołojęzykowe, uczenia się, nauczania języków. Oczywiście te podcasty są też tu na YouTubie, więc jeśli jesteście fanami języków, uczenia się, nauczania języków, no to zapraszam, bo są, uważam, że ciekawe, ale ja jestem bardzo subiektywna, jeśli chodzi o opinię moich podcastów. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że lajkujecie te filmy i nie przedłużając, życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!